Czasem na te piękne gliwickie pola wpadam, żeby potrenować. I miałem ostatnio taką przygodę, po dość intensywnym treningu wracałem do domu i przeżyłem taką sytuację, że spotkałem dwójkę młodych ludzi, którzy w zasadzie w momencie, kiedy było już ciemno, zaczynał kropić deszcz, było zimno i wszyscy z tych pól uciekali, oni szli zupełnie w przeciwną stronę, szli właśnie tutaj. Było ciemno, zimno, padał deszcz, ale oni byli tak zapatrzeni w siebie, tak zakochani, że zupełnie nie zwracali uwagi na warunki, jakie ich otaczały. Dlaczego mówię tę historię? Kiedy przeczytałem tekst biblijny, z którym miałem zmierzyć się do tego odcinka, od razu ta historia mi się przypomniała i stwierdziłem, że będzie pasować jak ulał. Ale najpierw posłuchajmy tego tekstu biblijnego. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. W tekście, który przed chwilą przeczytałem, dla mnie osobiście na pierwszy plan wyłania się jedno zdanie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń. Co znaczy miłość doskonała? Takie pytanie sobie zadałem, kiedy to przeczytałem. I myślę, że miłość doskonała to miłość, w której wiemy, że kogoś kochamy, ale też wiemy, jesteśmy tego pewni, że ten ktoś nas kocha. I tak jest w przypadku miłości, doskonałej Bożej miłości, o której pisze Jan. Jeśli zatem Bóg mnie kocha, a jest to prawdą niepodważalną, i ja kocham Boga, to wtedy zupełnie inaczej będę podchodził do problemów, chociażby problemów w moim życiu. To trochę tak jak ta para, o której mówiłem na początku. Dla mnie problemem był padający deszcz, bo zastanawiałem się, może mnie zmoczy, będę chory, a dla tych ludzi, którzy byli zafascynowani sobą, niesieni miłością, dla nich nie było to żadnym problemem, że tam coś ich pomoczy. I drodzy, myślę, że w życiu wiary jest tak samo. Nie znaczy to, że w życiu wiary nie ma problemów i mamy nie pochylać się nad problemami, ale jeśli powtórzę, jestem kochany przez Boga, a jestem. I jeśli kocham Boga, to wtedy zupełnie inaczej przez te problemy będę przechodził. Myślę, że o wiele łatwiej. A zatem, wiadomość dzisiaj dla Ciebie. Doskonała miłość usuwa bojaźń. Jesteś kochany przez Boga. I jeśli kochasz Boga, to pójdziesz przez życie z o wiele mniejszym lękiem, bo w Bożych dłoniach i w Bożej miłości. Wszystkiego dobrego.